infrastruktura to jedna z najważniejszych części programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale również infrastruktura to niezbędny dział administracji państwa polskiego, bo od infrastruktury zależy rozwój państwa. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, kiedy mówiliśmy o drogach, autostradach, że tak jak człowiek potrzebuje krwioobiegu, tak nasz kraj, Polska, potrzebuje dobrych dróg, szerokich dróg, bo inaczej nie będzie się rozwijała. Ale przecież infrastruktura to nie tylko drogi, to nie tylko autostrady, obwodnice, mosty, to również kolej, to również samoloty, które latają nad naszymi głowami, ale to również infrastruktura cyfrowa, o której tak często teraz rozmawiamy, to również budownictwo. W Polsce jest ponad 20 milionów samochodów. To bardzo dużo, a nie mamy dróg. Nie rozwija się transport, nie rozwijają się firmy, bo ciężko dowieźć towar z miejsca A do miejsca B. Obietnice, że drogi będą coraz lepsze, będzie ich coraz więcej, są tylko obietnicami. Słyszymy o kolejnych problemach, jeżeli chodzi o odcinki autostrad. Słyszymy, że kolejne drogi, czy projekty dróg, budowy dróg spadają z mapy przygotowanej przez pana ministra Grabarczyka. Ale tak samo jest na kolei. Nie chcę wracać do strasznych, tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w zeszłym roku. Ten rząd nawet nie jest gotowy przygotować dobrego rozkładu jazdy. Jedziemy dzisiaj właśnie pociągiem. I kiedy pytaliście mnie państwo na początku, dlaczego właśnie pociąg? Dlaczego dzisiaj tu konferencja? A jedno z pytań było, no ale przecież jedziemy w oddzielnym wagonie, całkowicie innym. No właśnie dlatego, że tu ten standard jest taki, który jest niewyobrażalny dla przeciętnego podróżującego Polaka. Że kiedy spoglądamy na pociągi, które poruszają się po polskich torach, zwróćcie uwagę, jak one wyglądają. W Europie wagon, w którym jest czysto, jest dużo miejsca, wagon jest klimatyzowany, to jest standard. W Polsce to cały czas luksus dla najbogatszych. I to powoduje, że właśnie przedstawiliśmy program dotyczący kolei, ale też chcieliśmy zwrócić uwagę i pokazać Polakom, że może być inaczej. Infrastruktura to również transport lotniczy. To lotniska, to kontakt z całym światem, to bardzo szybki transport. Infrastruktura to również budowa mieszkań. Przecież dzisiaj jeszcze blisko 1,5 miliona ludzi marzy, żeby mieć własne mieszkanie. Wiemy dokładnie, jak ciężko jest dostać kredyt. Wiemy, co dzieje się przy spłatach kredytu, szczególnie kiedy wariują ceny franka szwajcarskiego, ale wiemy, jak ciężko buduje się domy, jaki to jest problem. Ogranicza się program choćby budowy tanich mieszkań, tak zwanych TBS-ów. Nie buduje się mieszkań socjalnych i mieszkanie dalej pozostaje luksusem. Chcielibyśmy dzisiaj również w tym programie przedstawić państwu element dotyczący infrastruktury również cyfrowej, o czym tak dużo mówimy, bo szerokopasmowy internet, bo przecież światłowody to również infrastruktura, o czym często zapominamy. Ale gdyby spojrzeć na cały nasz program, tą książeczkę, zobaczycie państwo, jak to jest obszerny dział, jak wiele różnych elementów wchodzi właśnie w zakres szeroko pojętego hasła infrastruktura. Jesteśmy krajem, który leży nad morzem. I tu też borykamy się z problemami, z firmami, które dzisiaj funkcjonują. Mamy problem z przemysłem stoczniowym. Firmy, które przewożą pasażerów i towary, borykają się z różnymi problemami dotyczącymi właśnie rozwoju firm. Pierwsza część to budownictwo mieszkaniowe. To jest sfera, którą kiedyś zajmowało się Ministerstwo Budownictwa. Dziś podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa, jak państwo pamiętacie, przez pewien okres czasu funkcjonował tylko jeden podsekretarz. Od miesiąca czy dwóch mamy dwóch podsekretarzy stanu. Dzisiaj, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jesteśmy w szarym końcu Europy. W Europie średnio mamy na jednego statystycznego obywatela przypada około 40 metrów kwadratowych powierzchni lokalu użytkowego, mieszkaniowego. W Polsce jest około 25 metrów.
Do tego dochodzi sytuacja, iż około 1,5 miliona polskich gospodarstw oczekuje na mieszkanie, którego nie może po prostu pozyskać z uwagi na niestety zubożenie i problem z dostępem do kredytu, jak i również wybudowaniem takiego własnego E. A na dodatek nałożyły się na to działania obecnego rządu. Po pierwsze, no jak Państwo wiedzą, do dzisiaj nie udało się uchwalić dwóch sztandarowych ustaw, o których mówił obecny rząd, prawa budowlanego. Prawo budowlane zostało uchwalone, okazało się, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował je i odrzucił w całości. Zagospodarowanie przestrzenne słyszeliśmy przez 4 lata, że jest pisane, do dzisiaj tego projektu nie ma. No i oczywiście to, o co wnioskował Sojusz Lewicy Demokratycznej, myśmy wnioskowali o Narodowy Program Mieszkalnictwa na lata 2010-2020. Chcieliśmy, żeby to był program w postaci ustawy, tak żeby z tej ustawy wynikało, jakie działania konkretne rząd podejmie i potem, jakie będą środki finansowe przeznaczone na cele tej po prostu dziedziny życia gospodarczego. Okazało się, że niestety z programu Narodowego Programu Budowy Mieszkań został de facto program przygotowany przez rząd, który ma rangę tylko dokumentu rządowego i okazało się, że na 20 parę pozycji w tym programie tylko 5 to nowe działania, ale ta najważniejsze dopiero ma być realizowane w 2015 roku. W związku z tym my proponujemy, aby te nasze działania mają zmierzać do uzyskania znacznego wzrostu mieszkań, obniżenia cena metra kwadratowego budowy mieszkań, uproszczenia procedur budowlanych, wzrostu ilości mieszkań, o których mówił Pan Przewodniczący w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego, być może z mobilizowania czy zaktywizowania działalności spółdzielni mieszkaniowych, które przestały budować, no i oczywiście budownictwa komunalnego na wynajem, w charakterze budownictwa komunalnego, jak i budownictwa socjalnego, dlatego że przecież dzisiaj setki tysięcy osób oczekują w gminach na mieszkania, po prostu ich na to nie stać. No i oczywiście system stworzenia tanich kredytów mieszkaniowych. Co chcemy zrobić, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe? Otóż po pierwsze powrócić do Narodowego Programu i zmienić jego charakter jednak na charakter ustawowy. Z tego dokumentu będzie wynikało, jakie będą środki, jakie działania będą musieli podejmować poszczególni ministrowie. Ponadto chcemy znowelizować prawo budowlane, być może napisać nowe, tak aby nastąpiło uproszczenie procedur budowlanych, aby część inwestycji mogła być realizowana na podstawie zgłoszenia, aby łatwiejsze było uzyskanie pozwolenia na budowę. Dziś, jak Państwo zapytacie w dużych miastach, to okazuje się, że przykładowo w Poznaniu pozwolenie na budowę budynków wielorodzinnych trwa nawet do 2 lat. To powoduje jednak wydłużenie w czasie, ale również powoduje wzrost kosztów. W związku z tym chcemy uprościć prawo budowlane, jednocześnie zmienić ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, spowodować, aby był obowiązek obligatoryjnego sporządzenia planów przestrzennych, ponieważ dzisiaj mamy niestety, ale w bardzo wielu miejscowościach taki architektoniczny chaos. Jednocześnie chcemy przygotować i wprowadzić nową ustawę o ochronie praw lokatorów. Z jednej strony chcielibyśmy chronić lokatorów znajdujących się w trudnych warunkach finansowych, ale z drugiej strony również stworzyć możliwości funkcjonowania tam, gdzie są właścicielami prywatne osoby, tak żeby pogodzić interes jednych i drugich. No i oczywiście tworzenie komunalnych zasobów gruntów pod budownictwo komunalne, a więc pomoc państwa w zakresie uzbrajania terenów, tak aby gminy były zainteresowane tworzeniem zasobów gruntowych, na których można byłoby prowadzić politykę mieszkaniową. No i mówimy jednak o modyfikacji ustawy Rodzina na swoim, która w tej chwili jest nowelizowana, natomiast jak Państwo wiedzą, od 2012 roku ma być wygaszana. My mówimy jednak, aby ta jednak ustawa pozostała, ponieważ sprawdziła się, dziesiątki tysięcy osób, w tej chwili również osoby indywidualne będą mogły sięgnąć po ten kredyt. Efektem tych działań powinno być przede wszystkim obniżenie, jak już mówiłem, ceny metra kwadratowego gruntu, zwiększenie liczby gruntów dzisiaj, znaczy budynków mieszkalnych, zwiększenie liczby gruntów, które będą służyły celom mieszkaniowym, wzrost oddawanych mieszkań komunalnych, socjalnych, ale również de facto zaktywizowanie działań w zakresie budownictwa na wynajem. Kolejnym sektorem, o którym chcemy mówić, to żegluga morska. Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o działania obecnego rządu, to przez 4 lata z Ministerstwa Infrastruktury nie wyszedł żaden pomysł, ani żaden projekt ustawy, który poprawiałby sytuację żeglugi morskiej. Jakie chcielibyśmy stworzyć działania? Po pierwsze, współtworzenie w Europie silnej pozycji gospodarki morskiej. W końcu jesteśmy również państwem morskim. Wdrożenie zintegrowanej polityki morskiej, ale przede wszystkim przygotowanie dokumentu o randze ustawy, dokumentu, który nazywałby się Polityka Morska Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie chcielibyśmy kontynuować ten program, który był za naszych czasów realizowany, a więc program strategii ochrony brzegów morskich, dokończenie budowy dróg i autostrad. Myślimy tutaj o A1, o autostradzie S3, drodze ekspresowej S3, S6, S7,
te, które łączą główne miasta portowe Szczecin, Gdańsk, Gdynia z resztą kraju, ponieważ byłby to element przełożenia dalej drogi, powiedzmy, lądowej na drogę morską. I jednocześnie doprowadzenie do tego, aby na terenach nadmorskich były wszędzie plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ tam w tych miejscach mogą powstawać nowe centra logistyczne i rozwijać się w sposób naturalny również sieć logistycznych w terenach nadmorskich, tak aby Polacy dzisiaj nie odprawiali się w Hadze, w Hamburgu, tylko aby tu w Polsce po prostu można było również odprawiać towary przywożone w kontenerach statkami. Jednocześnie mówimy o efektywnym wykorzystaniu środków unijnych, które można wykorzystywać na infrastrukturę morską, porty, czy też wspieranie, inicjowanie prywatnej działalności w zakresie aktywizowania żeglug, powiedzmy, również infrastruktury portowej. No i oczywiście kwestia żeglugi morskiej. Po pierwsze to zahamowanie odchodzenia floty handlowej od bandery polskiej. No dzisiaj niewiele statków pływa pod banderą polską, z reguły szuka się tych rajów podatkowych i tam pływają polskie statki. Utrzymanie zatrudnienia kadr krajowych, ponieważ my mamy bardzo dobre kadry, natomiast uciekają one pod inną banderę. Wspieranie edukacji dotyczącej działań morskich czy badań morskich, również stworzenie dalej aktywnego szkolnictwa morskiego, no i oczywiście budowa statków dla armatorów polskich w polskich stoczniach, bo to jest po prostu, kiedyś byliśmy potęgą, dzisiaj niestety po prostu zeszliśmy na tylny plan. No, wzmocnienie bezpieczeństwa statków i powiedzmy i pod względem antyterrorystycznym, że słyszymy ciągle o tym, że statki są porywane, w związku z tym takie działania również powinny być podjęte. Podwyższenie jakości świadczenia usług transportu morskiego, no i poprawa ochrony środowiska. Ale żegluga morska to nie tylko po prostu, że nie tylko żegluga morska, bo jako żegluga, ale również działa, powiedzmy, żegluga śródlądowa, więc mówimy tutaj o kontynuacji programu Odra 2006, który być powinien jeszcze realizowany. Przygotowanie programu dla pozyskania rzek, tutaj Odry, Wisły, do tego, aby stanowiły one alternatywę również dla transportu drogowego. Kiedyś tysiące towarów były barkami przewożone, dzisiaj tego już po prostu nie ma. No i oczywiście zwiększenie żeglugi śródlądowej. Kolejny dział, którym chcemy Państwu zaprezentować, to łączność informatyka. Jak Państwo wiedzą, ta łączność informatyka to dwie części. Pierwsze to Poczta Polska i tu, jak wiemy, od 2013 roku zniknie, zgodnie z dyrektywą unijną, ochrona dla Poczty Polskiej dla przesyłek do 50 gram. W związku z tym poczta musi się w sposób właściwy do tego przygotować. Dzisiaj okazuje się, że niestety, ale udało nam się wydłużyć ten, tak jak 11 innym krajom, ten termin do końca roku 2012, ale widać, że poczta bardzo słabo przygotowuje się do tego, tych działań, wtedy, kiedy już na rynku konkurencyjnym będą działały inne spółki, będą mogły również roznosić zwykłe małe listy. Proponujemy przede wszystkim podniesienie konkurencyjności poczty, ale również w zakresie przede wszystkim świadczenia usług tańszych, po drugie bardziej wychodzących, powiedzmy, jeśli chodzi o ludzi, a więc terminowych, a z drugiej strony jednak takich, które by zaspokajały potrzeby ludzkie. Uważamy również, że należy wstrzymać dzisiaj prywatyzację Poczty Polskiej do czasu, kiedy Poczta Polska niestety, ale w sposób właściwy się zrestrukturyzuje i stanie, powiedzmy, na takim poziomie, że będzie mogła konkurować z innymi podmiotami, które na tym rynku się znajdą. No i kwestia rzeczy, powiedzmy, internetowej. Po pierwsze mówimy o tym, że należy wdrożyć nowe techniki internetowe. Jak wiemy, niedawno w Sejmie została uchwalona ustawa o cyfryzacji. My mówimy o cyfryzacji zarówno telewizji, ale również mówimy o cyfryzacji radia. Okazuje się, że dzisiaj na falach UKF-u już nie ma po prostu miejsc, pasm, więc tutaj potrzebna jest również cyfryzacja, aby nowi nadawcy mogli znaleźć możliwość po prostu nadawania swoich audycji radiowych. Bez cyfryzacji takiej możliwości po prostu nie ma. Jednocześnie mówimy o wdrożeniu nowych rozwiązań w zakresie rozwoju, bezpieczeństwa, ale chcielibyśmy przede wszystkim stworzyć coś w rodzaju ustawy takiego funduszu informatycznego na bazie dzisiaj wnoszonych opłat, żeby z tych środków można było po prostu prowadzić przede wszystkim budowę sieci internetowych, ale również w jakiś sposób pomóc tym około 5% Polaków, których nie stać będzie kupić
własnego nadajnika do odbioru telewizji cyfrowej. W związku z tym chcielibyśmy w ten sposób pomóc tym osobom. I kwestia ostatnia to infrastruktura drogowa i drogi. No, rzecz być może tak samo ważna, jak ważna po prostu kolej. Chciałem powiedzieć, mówił już Pan Przewodniczący o tym, że na polskich drogach jeździ w tej chwili około 20 milionów samochodów. To jest 2,7 miliona samochodów ciężarowych, około 64 tysięcy autobusów, prawie 17 milionów samochodów osobowych, jak również około miliona motocyklistów. I dziś w Polsce mamy ponad 300 parę tysięcy dróg. No, znaczna część tych dróg niestety, ale jest w stanie po prostu opłakanym. W związku z tym no, trzeba będzie po prostu podjąć określone działania, aby te drogi naprawić. Zgodnie z planach wieloletnich do 2020 roku obecny rząd zakładał, iż wracając do ilości dróg jeszcze, dokładnie mamy ich 383 tysiące, z czego autostrady to 893 kilometry, drogi ekspresowe 508 i 4900 to drogi krajowe. Zakłada się, że do roku 2020 ma być w Polsce 310 tysięcy dróg utwardzonych, a więc będzie to przyrost około 37 tysięcy złotych. W chwili obecnej, o czym już wszyscy po prostu mówią, w budowie jest 729 km autostrad, 528 km dróg ekspresowych i 85 km obwodnic. Natomiast rocznie modernizuje się 300 km. Ja przypomnę, że w latach 2003-2004 takich dróg modernizowało się wtedy, kiedy Sojusz Lewicy w Mętrzeń rządził około 1,5-2 tysiące km. Teraz to jest to 1/5. Zgodnie z tym, co zakładał rząd, do 2012 roku miało być gotowych w Polsce 1070 km nowych autostrad i 2000 dróg ekspresowych. Okazuje się, że takiej liczby już na pewno po prostu nie będzie. Ta liczba powstanie około 994 km autostrad, 984 dróg ekspresowych. A więc ta realizacja planu dzisiaj po prostu niestety nie będzie możliwa. Co należałoby zrobić według nas? Przede wszystkim zatrzymać narastanie strat, które dzisiaj mają na miejsce na drogach. Okazuje się, że gdybyśmy po prostu tylko dokończenie tylko autostrady A1 i A2 i A4 w ciągu 25 lat dałoby oszczędności około 97 miliardów złotych. To jest 34 miliardy na paliwie i na prawach samochodów, 30 miliardów na czasie podróży, 25 miliardów to na koszty wypadków, które dzisiaj są na tych drogach dokonywane i 7 miliardów na z tytułu zanieczyszczeń. A więc prawie 97 miliardów można by było odzyskać w postaci różnych oszczędności, które by miały miejsce, gdyby te wszystkie trzy autostrady były pewnie gotowe. Mówimy o pełnej i rzetelnej realizacji, ale zarówno w dyscyplinie rzeczowej, jak i finansowej realizacji tego programu, który dzisiaj jest przygotowany. On oczywiście będzie musiał być zmodyfikowany i zinwentaryzowany, ile środków będzie do dyspozycji, a ile potrzeba będzie na realizację. Ponadto trzeba wypracować taki system finansowania dróg, aby co roku do 2020 na drogi była przeznaczona suma kwota budowę dróg około 30 miliardów, ale około 7 miliardów na co najmniej na modernizację i odnowę tych dróg, które dzisiaj po prostu mamy, a które są potrzebne. Dlatego, że około 45% dróg krajowych obecnych i 75% dróg wojewódzkich, powiatowych dzisiaj nadaje się automatycznie do remontu. W związku z tym co najmniej te 6 miliardów będzie potrzebne na to, żeby te drogi modernizować. Należy doprowadzić do spójności, jeśli chodzi o system drogowy przez modernizację dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. No i trzeba po prostu przede wszystkim przystosować administrację drogową do zarządzania tego. No nie może być tak, że Generalna Dyrekcja chwali się tym, że jednym z jej osiągnięć jest to, że dzisiaj po przejęciu władzy przez nowe kierownictwo nie ma tam żadnego drogowca. Tylko ekonomiści i prawnicy. Wtedy tak wygląda po prostu dzisiaj budowa i pan dyrektor na wszystkich sympozjach chwali się, że to jest osiągnięcie obecnego kierownictwa, że po jego przyjściu zwolniono wszystkich drogowców, zatrudniono prawników i ekonomistów. Potem widać, jak wygląda zarządzanie, jak wygląda po prostu budowa. Chcemy, aby ten program narodowy, który dzisiaj jest budowy dróg, nie był dokumentem rządowym. Chcielibyśmy, aby to był dokument, który przyjmie parlament. A więc wtedy będzie jasność, że nikt nie będzie przy nim po prostu grzebał, że nikt nie będzie wpisywał drogi politycznie po prostu, bo ona jest potrzebna. Będzie jasno wynikało z dokumentu sejmowego,
przyjętego przez parlament, jakie drogi w poszczególnych latach będą realizowane i które są po prostu najważniejsze. Potrzebna będzie nowelizacja ustawy o drogach publicznych, aby był jeden gospodarz, regulator drogi. Jednocześnie uważamy, że likwidacji powinna podlegać tak fasadowa instytucja, jaką jest dzisiaj Rada do Spraw Autostrad, która nawet na pytanie nasze nie potrafiono odpowiedzieć, czy opiniowała między innymi wyłonienie Kowek-u na budowę dróg, czy na odcinka 1, czy nie, ale również potrzebna będzie nowelizacja specustawy drogowej i jednocześnie nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Mamy nadzieję, że po prostu przyjęcie tego programu i tych działań pozwoli rzeczywiście uporządkować infrastrukturę, ale posunąć ją również do przodu, tak abyśmy po prostu mogli w tym czteroletnim okresie czasu, kiedy powiedzmy, jeśli uda nam się rządzić, powiedzmy ją realizować, a jeśli nie, to o czym powiedział pan Adam Wielądek. Ten program jest ponadpartyjny. Mamy nadzieję, że wtedy, jeśli nawet będzie rządziło to inne ugrupowanie, a jeśli nam by się nie udało, to część z tych elementów zostanie przyjęta i będzie realizowana przede wszystkim dla Polski, bo jak już powiedział pan przewodniczący, infrastruktura to obieg całego kraju i bez dobrej infrastruktury trudno po prostu funkcjonować w gospodarce i społeczeństwie.